Drodzy siostry, chciałbym, abyśmy razem zreflektowali się i odświeżyli coś, co Pan Bóg położył w naszych sercach, w sercach swoich dzieci, jako podstawa, jako najważniejsze, powiedziałbym, przesłanie, jakie nam zostawił. No, jako ludzie, znam siebie, pewnie jesteście do mnie trochę podobni. Różnie to później bywa z tym naszym posłuszeństwem i naszą wiernością. I te dobre rzeczy, zwłaszcza musimy odnawiać i odświeżać. I dzisiaj chciałbym zachęcić nas wszystkich do odnowienia planu Boga w Twoim, w moim życiu. Pan Bóg ma plan dla swoich dzieci. Pewne rzeczy bardzo specyficzne nam przekazał. Pewne są indywidualne, ale pewne są nam wspólne. I, i Pan Jezus nam je przekazał. Główny problem człowieka e, przez całą jego historię to jest upadek w grzech. E, grzech jest czymś, przed czym Pan Bóg ostrzegał. E, grzech jest czymś złym. Ludzie niekiedy mówią, kiedy dotyka ich grzech ze strony kogoś innego, to mówią, że no to już jest piekło na ziemi. Właśnie to jest mała namiastka to jest pewien przejaw niektórych grzech, jeden, drugi. E, Pan Bóg zna okropność grzechu i dlatego, kiedy, kiedy człowiek popadł w grzech, jednocześnie popadł w niewolę. Dlatego, że tak jak Pan Jezus też uczył, nie ma neutralności w życiu. Jest tylko dwóch panów. Kiedy myślimy sobie, że jesteśmy panami siebie samych, to automatycznie to oznacza, że jest to wbrew Bożej woli, jest to poddanie się, może i często nieświadome, podpanowanie szatana w naszym życiu. Grzech wprowadza nas w niewolę. Wydaje się, że grzech, przynajmniej niektóre grzechy, wprowadzają w wolność, ale w żadnym wypadku, jeżeli ktoś mówi, Ja nie mam ograniczeń, ja mogę sobie wypić, to zwykle jest już na drodze właśnie do coraz większego zniewolenia. I tak jest z każdym innym grzechem. Pan Bóg ostrzegał, żeby człowiek nie dał się zwieść. Mówił to już. Pierwszym ludziom, których stworzył Adam, Adamowi, Ewie. Pan Jezus widzi powagę grzechu. I dlatego, kiedy też staje przed obliczem swoim, przed niepokutującą Jerozolimą, Pan Jezus wie, co to oznacza. To oznacza tragedię. I dlatego Pan Jezus wtedy płacze nad Jerozolimą. Po tym, kiedy człowiek oddał siebie i ziemię szatanowi pod wpływ, pod panowanie, Pan Bóg nie pozostał obojętny i miał plan dla ratunku człowieka. Pan Jezus według Bożego planu, dokładnie, precyzyjnie przyszedł na ziemię, aby nas wykupić właśnie z tej niewoli. Myślę, że od czasu do czasu warto sięgnąć wstecz do czasu, kiedy byliśmy jeszcze zniewoleni, zupełnie przez grzech, przez szatana. My dzisiaj grzeszymy, ale kiedyś byliśmy zniewoleni, zanim zaprosiliśmy Pana Jezusa, kiedy nas uwolnił. Pan Jezus przyszedł nas wykupić z tej niewoli i zapoczątkować Królestwo Boże. Wiele razy o tym zmiankował. Królestwo Boże już jest wśród was. To nie była pełnia, to nie było jeszcze panowanie, bo ludzie się nie poddawali temu królestwu, tylko pojedyncze jednostki. Natomiast to już było wprowadzenie Bożego królestwa Bożej mocy w działanie i umożliwienie naśladowcom Pana Jezusa korzystanie z tego zwycięstwa. I to Królestwo Boże zostało już zaanonsowane, wprowadzone i my korzystamy z niego na ile zapieramy się szatana, siebie samych i na ile podajemy się Bogu. Na tyle Bożego Królestwa jest w nas. To jest taki naturalny i taki dość płynny proces w naszym życiu, no bo nasza postawa też często jest troszkę taka niestabilna czy zmienna. Główny wątek historii Boga z człowiekiem to jest ratunek. Kiedy czytamy od deski do deski Pismo Święte, to widzimy, że cała historia obraca się wokół właśnie tego problemu, w jaki człowiek popadł, i Bożego rozwiązania. Od zapowiedzi już, kiedy człowiek zgrzeszył, tej dobrej, bo zawsze Pan Bóg ma dobre rzeczy do zapowiedzenia, dopóki człowiek w zacardziałości go totalnie nie odrzuca. Zapowiedź, że z nasienia niewiasty zrodzony zostanie zbawiciel. Zdepcze głowę szatana, unieszkodliwi go. A więc przez całą historię, kiedy czytamy Biblię, jakąkolwiek księgę, to widzimy, że tam przewija się właśnie ten element Bożego ratunku. I tak jest jeszcze po dziś dzień. W tym procesie jesteśmy. Pan Bóg posyła proroków, posyła sędziów i znów przypomina później o tym ratunku. Pan Bóg nawet poświęca życie wielu swoich posłańców. Pan Jezus ilustruje tą, tą sytuację w historii wstecz w tym podobieństwie o dzierżawcach winnicy i o właścicielu. Kiedy mówi o tym, posyła właściciel jednych sług. Drugich, bardziej zacnych, jeszcze następnych. Natomiast historia ludzkości jest generalnie, bo oczywiście są ludzie, tak jak pan Jezus mówi, to jest wąska droga i niewielu jest tych, którzy po niej idą, ale większość traktuje właśnie wybawienie Boga, tak jak w tej historii, którą pan Jezus przedstawia: obili, pobili, zabili, wyrzucili. I powiedzieli teraz: My tu będziemy rządzić i panować. Nie ma już dziedzica, my, winica, świat, życie należy do nas. W Ewangelii Łukasza, ja będę, bo dość sporo, do wielu fragmentów będę się odnosił, natomiast no nie będę ich czytał, myślę, że w większości je znamy dobrze, ale będę wspominał, gdzie jest to zapisane. Być może, że ktoś chciałby sobie, czy później jeszcze do tych tekstów, zerknąć, czy też jak ktoś będzie przesłuchiwał. Chciałbym sobie dokładnie odświeżyć te, te wiersze. W Ewangelii Łukasza 9, 25 wiersz Pan Jezus wyraża się w taki sposób, co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. To jest właśnie główne dążenie człowieka. Dążenie do tego, aby panować Przecież Bóg jest Panem, przecież On stworzył świat, On do Niego należy, On ma moc, On włada tym światem. Natomiast dążenie człowieka jest, aby to panowanie przejąć. Zresztą to jest pochodna od postępowania Szatana, i dlatego jest też, też ewidentnym znakiem, skąd pochodzi to pragnienie. Plus pozyskiwanie środków materialnych, a więc wszystkiego, co się da: duchowe panowanie i pozyskiwanie jak najwięcej z rzeczy, dóbr materialnych, aby rządze duszy były zaspokojone i to poczucie władzy czy panowania, aby było w jakiś sposób realizowane. Główne polecenie Pana Jezusa brzmi, i Pan Jezus wiele razy to podkreślał, przekazywał przez swoich apostołów, których wybrał, bo oni później mieli przekazywać dalej nauczenie Pana Jezusa na odchodne znów im to podkreślał i mamy między innymi w Ewangelii Marka 16, 15, to główne polecenie, głoście Ewangelię każdemu stworzeniu, bez wyjątku, każdy człowiek, którego spotykamy, to jest ten adresat, do którego Bóg nas posyła, w różnej formie, w różnych okolicznościach, ale to jest jego polecenie. I pamiętamy, kiedy rozpoczęło się prześladowanie w Jerozolimie, niedługo po zesłaniu Ducha Świętego, to rozproszyli się chrześcijanie i zwiastowali Ewangelię. Czy apostołowie? Nie, akurat jest napisane o tym, że z wyjątkiem apostołów. Apostołowie pozostali w Jerozolimie, natomiast wszyscy inni, nieordynowani, nie, nie posiadający może jakąś, jakiś tytuł, po prostu Boże Dzieci, rozproszyły się w różne strony świata i zwiastowali Ewangelię i nieśli ją w różne zakątki i to była realizacja tego polecenia, które Pan Jezus zostawił. Pan Jezus powiedział, będziecie mi świadkami, czy będziecie świadczyć o mnie, kim jestem. Dlaczego? Bo ja chcę się tu wywyższyć. No, motyw Pana Jezusa jest inny, bo ja mogę ich uratować, bo ja chcę ich uratować, bo tylko ja niosę ratunek dla nich. Będziecie świadkami o tym, kim jestem, o moim życiu, o moim przyjściu na świat, o moim zmartwychwstaniu, o moim ukrzyżowaniu, o tym, co przekazywałem od ojca. I to jest rola, nawet tak jak mówię, i w tym przykładzie prześladowania Jerozolimy, akurat nie tylko dla apostołów, to jest rola dla każdego, który doświadczył, kim jest Jezus, czy może być teraz świadkiem tego, kim Jezus jest to jest nasza rola. Pan Jezus, kiedy rozmawia z Ojcem, to wypowiada też takie słowa, aby poznali Ciebie. Aby poznali Ciebie. Wiecie, kiedy człowiek poznaje, jak dobry jest Pan Bóg, jak pełen miłości, jak, jak konkretny, jak precyzyjny, jak pod każdym względem jest doskonały, jak pełen miłości i zainteresowania każdym z nas, to wtedy jest szansa, kiedy jest szczere serce, na to, aby poddać się temu Bogu, aby skorzystać z tej łaski i przebaczenia. Pan Bóg chce, aby ludzie go poznali, dlatego, że bez niego wszyscy błądzimy, jesteśmy w matni, jesteśmy zwodzeni przez szatana i, i różnych swoich jego sług. Dlatego, ratunku, który Pan Bóg zaplanował dla człowieka, Pan Jezus i otaczający go słudzy oddają swoje życie. Tak było z tym, który go poprzedzał, Janem Chrzcicielem, tak było wcześniej, żeśmy wspominali z prorokami, z sędziami. W dużej mierze, nie każdy, ale to był taki zasadniczy trend, dlatego że oni świadczyli o prawdzie, a człowiek, który nie zgadza się z prawdą, a, a takich ludzi ciągle jest w większości, po prostu jest to sól w oko. Jest to niewygodne, tak jak było dla uczonych w piśmie, faryzeuszy, dlatego, że Pan Jezus objawiał prawdę, ta prawda ich obnażała. Człowiek reaguje złością. I nie dziwmy się, że kiedy zwiastujemy Ewangelię, ci ludzie, którzy nie, nie mają otwartych serc, reagują negatywnie. Przynajmniej niechęcią, przynajmniej odwróceniem się, odwróceniem uwagi, po prostu ucieczką od tematu, poprzez bardziej agresywne zachowanie, wyśmianie, a może i, i przez rękoczyny, a w niektórych okolicznościach, w niektórych sytuacjach nawet przez zniszczenie życia takiego Bożego Sługi, dlatego, że jest to wbrew i obnaża to niewolę, którą szatan trzyma ludzi, i pokazuje na ratunek. I, i szatan jest wrogi temu. Pan Jezus mówił też, że. Posłą was jak owce między wilki. No, ilustracja niezbyt zachęcająca, tak po ludzku, nie? No, owca między wilkami. Bezradna, praktycznie nie ma szans. Natomiast Pan Jezus mówił prawdę to była prawda konieczna, nie, nie, nie było możliwości innej, ale w tym wszystkim jest też błogosławieństwo. To nie znaczy, że ta owca teraz jest po prostu zdruzgotane życie, bez przyszłości, akurat te Boże owce, e, nawet kiedy przechodzą przez ten najbardziej okrutny wariant, mają Boże błogosławieństwo, Bożą ochronę. Nie chodzi tu tylko o życie, oczywiście Pan Bóg w wielu sytuacjach chroni nasze życie, ale nie ono jest najważniejsze, nie ono jest priorytetem Najważniejszy jest nasz, wiecz nasz wieczny duch. Dlatego Pan Bóg pozwala na to, że, że nawet małe dzieci umierają, giną, ludzie w młodym wieku i tak dalej, bo to nie są dramaty życia. Dramatem życia nie jest to, że ktoś umrze, bo wcześniej czy później musi umrzeć. Dramatem prawdziwym jest to, kiedy ktoś odchodzi z tego świata bez zaufania, oddania swojego życia Jezusowi. To jest prawdziwy dramat i to na całą wieczność. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale i 22 wierszu czytamy: Znów Pan Jezus określa nasz stan, nasze okoliczności, w które nas wprowadza, bardzo świadomie. Będziecie znienawidzeni dla mego imienia. I wiecie, no, musimy wierzyć Jezusowi i nie powinniśmy dziwić się za bardzo wtedy, kiedy. Podobne sytuacje nas spotykają. To jest rzeczywistość Boża. Jeżeli jesteśmy po drugiej stronie niż jest szatan i jego ludzie, no to będzie się objawiała nieraz wrogość i nienawiść. I pismo się nawet mówi o tym. Jeżeli jesteście tak traktowani, cieszcie się, bo jest to sygnał dla Was, że jesteście po Bożej stronie. Nie martwcie się o Wasze ciała. Chwilowe, znikome. W Ewangelii na 16 rozdziela, 33 wierszu, znów Pan Jezus buduje ten obraz, przygotowuje nas w sposób bardzo świadomy na to, z czym będziemy mieć do czynienia, kiedy idziemy z dobrą nowiną, z Ewangelią o zbawieniu w świat. Pan Jezus mówi: Ucisk mieć będziecie. No, ucisk myślę, że nam się jednoznacznie kojarzy. Trudność, jakieś niewygody, braki. Złe traktowanie, no, nieprzyjemne po ludzku sytuacje. Ucisk mieć będziecie. Ale tu, w, w tej wypowiedzi, Pan Jezus e, jeszcze coś dodał i tą perspektywę rozszerzył, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Znów ta perspektywa jest bardzo jasna i klarowna. E, myślę, że powinniśmy świadomie ją Zaakceptować. No bo inny wariant wydaje się zupełnie bezsensowny. Jeżeli chcemy żyć z Bogiem, chcemy naśladować Pana Jezusa, no to powinniśmy przyjąć cały Jego dobrostan, nie tylko marzenie o niebie, ale też rzeczywistość, z którą się tu spotykamy. I jeżeli chcemy być uczniami Pana Jezusa, to też posłuszeństwo. Panie Jezus ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wiecie, ten wariant, którym szedł Pan Jezus, to jest dla każdego z nas. To, że On stał przed Piłatem, oskarżany w rękach Piłata, niby decyzja, co z Nim zrobić: sponiewierać, ubiczować, na krzyż wysłać, ułaskawić. Pan Jezus nie, nie rozmawia jak gdzieś jakaś mysz wystraszona w kącie. Pan Jezus rozmawia z godnością, On zna Boży plan. On wie o tym, że nawet jak przejdzie przez cierpienia, to ojciec go przez to przeprowadzi. On zna też Bożą moc. Ja zwyciężyłem świat. I to są nasze codzienne wybory. My kształtujemy naszą postawę i to, gdzie na tej ścieżce się znajdujemy. Czy jedną nogą, czy tak na chwilę, kiedy jest wygodnie, ale potem szybka ewakuacja, czy też po prostu świadomie przyjmujemy całą rzeczywistość, tak jak Pan Jezus nam ją przedstawia i stajemy po stronie zwycięzcy, nawet jeżeli fizycznie, czy moralnie nas to będzie coś kosztować, czy wiele kosztować, ale wiemy o tym, że w zamian nieporównywalne bogactwa Pan Bóg dla nas ma. Satanowi najbardziej przeszkadzają sytuacje, gdy jest przekazywana Ewangelia. I tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana i Dochodzi do prześladowań, dochodzi do mordów. Ciągle o tym słyszymy, czytamy. Zwykle im bardziej, im bardziej odważnie, im bardziej otwarcie ta węgla jest zwiastowana, tam ta wrogość jest większa. I dlatego, że Pan Jezus też był radykalny w swojej postawie, w swoim ogłaszaniu prawdy, tam nie było żadnego kompromisu z kłamstwem, z jakimkolwiek niewłaściwymi relacjami, dlatego też Pan Jezus był traktowany właśnie bardzo też zwrotnie, bardzo radykalnie. W dziełach apostolskich, piąty rozdział i dwudziesty wiersz wspomina nam o tej sytuacji, kiedy Piotr i Jan zostali zamknięci do więzienia, wychłostani, zamknięci ze względu na to, że zwiastowali właśnie Ewangelię o zbawieniu Jezusie. I wtedy za tym drugim ich uwięzieniem, bo sytuacja się ponawiała, anioł Boga przyszedł i przekazał im coś takiego. Idźcie i głoście słowa, które darzą życiem. Przed chwilą uczeni w piśmie, autorytety izraelskie mówiły: Nie wolno wam nic więcej mówić w imieniu Jezusa. My wam tu surowo zakazujemy. Co na to Pan Bóg? Nie. Jaka jest prawda, co powinniśmy robić? W tym przypadku to, co ludzie mówią, żeby nie głosić Ewangelii, nie? Absolutnie idźcie i głoście. I, i tu jest też między innymi tam podkreślone, słowa, które darzą życiem. Jeżeli są słowa, które przekazują życie, cóż może być lepszego dla człowieka? Cóż może być lepszego dla przekaziciela? W Ewangelii Jana, 17 rozdział i 18 wiersz z kolei um, przedstawia nam, jak Pan Jezus mówi teraz posyłam, to znaczy właściwie to się odbywa w Jego arcykapłańskiej modlitwie i rozmawia ze swoim Ojcem i mówi a teraz ja posyłam ich na świat, tak jak Ty mnie posłałeś, teraz ja posyłam ich na świat. To nie jest nasz pomysł, to nie jest nauka tylko Kościoła Świętkowego czy jakiegokolwiek innego. To Pan Bóg posłał Jezusa, a Jezus przygotował nas, wyposażył nas i mówi: Idźcie w moje miejsce. I zwiastujcie. I posłał nas na świat. Takie jest nasze zadanie. W Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale i 49 wierszu, pan Jezus wypowiada się w taki sposób: Ogień przyszedłem rzucić na świat. Ogień. Coś się będzie działo, coś bardzo mocnego. Ogień kojarzy nam się z nie wiem, oczyszczeniem, wypaleniem rzeczy nietrwałych, e, oczyszczeniem i, i mówi, ogień krzyżem rzuci na świat. I jak, żebym pragnął, żeby już płonął. Wiecie, Pan Jezus cieszy się tymi trudnymi sytuacjami, dlatego, że jest w nich zaangażowany, zaangażowana Boża moc jest zwycięstwo finalne jest pomoc dla ludzi. I Pan Jezus, tak jak ja rozumiem ten tekst, już cieszył się tym. Myślę, że to jest mowa głównie o Duchu Świętym, który miał być zesłany. I zesłanie Ducha Świętego było wyposażeniem Bożych Sług właśnie w Bożą Moc, do tego, aby mogli to, co Jezus im polecił, w pełni e, z pokojem, z mocą, z Bożą Obecnością, aby mogli je wykonywać. Nie są to sytuacje łatwe, kiedy przychodzi ogień, e, natomiast w Bożych rękach ten ogień naprawdę ma oczyszczający i uzdrawiający wpływ. E, I niech ten ogień Ducha Świętego nam towarzyszy, niech nas wypełnia, niech, niech my nie będziemy tylko zaangażowani w delikatne sytuacje gdzieś tam z boczku, na marginesie, bardzo płytko, bezpiecznie, do domciu, ale bądźmy gotowi. Tam, gdzie Boże dzieła rzeczywiście, gdzie, gdzie walka, stańmy po tej stronie, gdzie Pan Bóg, aby wziąć udział w zwycięstwach Jego. Choć teren jest wrogi, ale Pan Bóg dał nam zwycięską moc. I to nie jest tylko jakaś teoria, to nie są takie no, ludzkie obiecanki, to jest rzeczywistość. Jeżeli ufamy Bogu, to w różnych sytuacjach życia ta Boża moc się objawia. Nie chodzi mi o spektakularne rzeczy, jakieś takie bardzo ekscentryczne. Chodzi o to poczucie, tą świadomość, że Bóg jest ze mną, tą pewność, ten pokój i tą gotowość i to Boże prowadzenie do posłuszeństwa w tym, co Jezus nam zostawił. W drugim liście do Koryntian, czwartym rozdziale 8 do 10, apostoł Paweł opisuje życie apostołów i Bożych Sług, i między innymi tam pisze. Określa tą, ilustruje tą rzeczywistość, w której bierze udział. I pisze tak, choć powaleni, ale nie pokonani. Wiecie, i te elementy przejawiają się w życiu Bożego Sługi, który staje w Bożym imieniu. No bo kiedy właśnie ludzie odrzucają, wyśmiewają, kiedy, nie wiem, akurat przyznana jest nagroda, ale nie Tobie, kiedy. No różne trudne sytuacje są nieprzyjemne, przykre. E to wtedy no jest jakieś, jakiś rodzaj powalenia, może zasmucenie, może jest jakieś przygnębienie. Ale to nie jest koniec. Ale i w tym, do, w tej dolinie, Pan Bóg ma pocieszenie i swoją rękę, ma swoje błogosławieństwo. I ostatecznie na pewno nie jesteśmy pokonani. To są znów Boże obietnice. Nie ma sytuacji, w której Boży człowiek musiałby pozostać rozczarowany. Bogiem, nie ma sytuacji, w której musiałby pozostać bezsilny, rozwalony i na tym koniec. Nie ma w ogóle takich wariantów. U Boga nie ma miejsca na przegraną. I jeżeli takie sytuacje mają miejsce w naszym życiu, to są sygnałem te tego, że gdzieś tu jeszcze nie domagamy. E natomiast kiedy chodzimy w Bożej mocy, kiedy e zwracamy się do Niego, kiedy ufamy Jemu, to Jesteśmy, nie jesteśmy pokonani. Pan Jezus mówi też tak: nikt nie odbiera mi mojego życia, daję je z własnej woli. No, był po ludzku poniewierany, bardzo często traktowany. Tu go chcieli zrzucić ze skały, tu go oskarżano, tu są dla niego, tu czychano. No, przeróżne intrygi. A to nie była konieczność, pod którą Jezus musiał się poddać. On świadomie szedł tą drogą. I w tym on nie był przegrany. On był zwycięzcą. Wiemy o tym, że to jego życie, jego służba prowadziła i do jego zwycięstwa, i do naszego zwycięstwa w nim. Daję moje życie z własnej woli. Pan Jezus w czymkolwiek był tu na tej ziemi, żył i postępował, jest dla nas wzorem. My możemy, a wręcz powinniśmy mieć podobną postawę. To nie z konieczności, bo ktoś mnie tam, no, no trudno, już nie ma ucieczki, jakoś muszę to przełknąć, ale świadomość tego, jak Bóg mnie prowadzi i co dla mnie ma, Powinna generować we mnie taką radość, taką ufność, taką perspektywę, aby mnie ja się żadnej z tych okoliczności nie wystraszył i nie wycofał. U Boga, zresztą to jest też taka uniwersalna, dobra zasada, a przede wszystkim u Pana Boga, im wyższa cena jest zapłacona, tym większa nagroda. Jeżeli z tej perspektywy popatrzymy na trudności, które przechodzimy, Wiecie, można utyskiwać nad swoim życiem. A ja takie zdrowie mam liche. A ta moja rodzina taka trudna. A ta moja praca taka ciężka. I coś tam jeszcze. A tych pieniędzy tak mało. To jest ludzki wariant. Ale jeżeli jesteśmy wierni Bogu, to im głębsze doświadczenie i z tym idzie nasze posłuszeństwo, tym nagroda od Pana Boga jest adekwatnie większa. To jest normalna, ewidentna zasada. A więc. Czy nie warto obrócić te niby pozorne przegrane w zwycięstwa, które Pan Bóg dla mnie ma? Myślę, że słyszeliśmy już o tym, że niektórzy pierwsi chrześcijanie, myślę, że nie tylko, no ale tak symbolicznie jakby, czy w tamtym czasie może to było takie charakterystyczne, niektórzy byli zawiedzeni, że nie zostali poddani jeszcze torturom albo męczeństwu dla Chrystusa, bo uznali, no, widzieli, że oni chcieli, to, to, to uznali za przywilej, że ze względu na Chrystusa będą cierpieć. I to jest właściwa perspektywa. Chciałbym sięgnąć do tej książki, którą tak e, nieodparcie zachęcam, żebyście przeczytali i to nie raz, ale kilka razy. Myślę, że, że jesteście w stanie odebrać to, co ja, niesamowitą zachętę. To jest zaraz po Biblii książka mojego życia. Ma taki wpływ na moje myślenie, na, na właśnie na właściwe chrześcijaństwo. E, to jest chrześcijaństwo w Chinach. Człowiek z nieba, książka jest w biblioteczce do wypożyczenia. A jakby ktoś chciał e, pożyczać innym jeszcze, e, rozdysponowywać, to mam troszkę, mogę puścić, bo puszczam różnymi kanałami z ulotką: przeczytaj najszybciej przekaż później następnej osobie, bo myślę, że naprawdę to świadectwo jest warte zapoznania się i zachęty. Ja przeczytam urywek, który opisuje właśnie pewną grupę chrześcijan w Chinach. To akurat wydarzenie dotyczy lat dwudziestych XX wieku. To będzie kilka, trzy może strony, ale myślę, że nie będziecie żałować. W latach 20. Bóg poprowadził najpierw grupę zwaną Rodzina Jezusa, aby zaniosła Ewangelię ludziom żyjącym wzdłuż drogi z Chin do Jerozolimy. Nazwano tę inicjatywę Powrót do Jerozolimy. Także inne grupy z kościołów chińskich otrzymały podobną wizję. Wizję rozpoczęcia ruchów misyjnych, które miały wpłynąć na wiele narodów w Azji i na Bliskim Wschodzie. Rodzina Jezusa, założona w 1922 w prowincji Sangodong. Przez chrześcijanina o nazwisku Jingdian Ning wierzyła, że każdy jej członek powinien sprzedać cały swój dobytek i rozdać tak zdobyte pieniądze innym członkom rodziny. Poświęcenie, opuszczenie, ubóstwo, cierpienie, śmierć. To pięciowyrazowe hasło rodziny Jezusa określało ich oddanie Chrystusowi i wzór skromnego życia. Ich celem były tak miasta, jak i wioski. Głosili Ewangelię chodząc z jednego miejsca do drugiego. Przykład ich życia we wspólnocie oraz głęboka miłość okazywana przez członków rodziny Jezusa zdumiewały wielu obserwatorów. Grupa ta przyciągała ludzi, którzy szukali odpowiedzi na pytania o sens życia, jak również bezdomnych, pozbawionych środków do życia oraz tych pogardzanych. Wielu ślepych ludzi, rozrzebraków przyłączyło się do rodziny Jezusa i znalazło tam życie wieczne. Grupa rozrastała się, ale jednocześnie przechodziła przez ogromne trudności. Bardzo często, gdy ta mobilna społeczność wychodziła do nowego miasta, wszyscy jej mieszka jego mieszkańcy wychodzili na jej spotkanie, aby okazać swą pogardę, upokorzyć ją i pobić. Jednak opozycja nie odstraszała ich, i gdy głosili Ewangelię, zawsze znajdowało się kilka osób, które chciały rzucić wszystko, co miały, aby podążać za Jezusem. Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku w ponad 100 różnych grupach ruchu Jezusa przepraszam, ruchu rodziny Jezusa rozsianych po całych Chinach było około 20 tysięcy chińskich wierzących. Członkowie kilku grup wierzyli, że Bóg powołał ich, aby idąc pieszo zanieśli Ewangelię z powrotem do Jerozolimy oraz aby głosili i ustanawiali Boże Królestwo we wszystkich rejonach, przez które przechodzą. Po przejściu tysięcy kilometrów, po wielu latach wędrówki grupa wiernych kaznodziełów dotarła do granicy miasta Kashgar w prowincji Xinjiang w północno-zachodnich Chinach. Jesienią 1995 przemawiałem na spotkaniu Kościoła Domowego w środkowych Chinach. Pan już wcześniej dał mi głębokie pragnienia aby być częścią jego planu wysłania wielu chińskich chrześcijan. To pisze Jun, teraz opowiada ten wielu Wysłania wielu chińskich chrześcijan jako misjonarzy do krajów, w których religią panującą był hinduizm, buddyzm i islam. Zachęcałem wierzących, aby szukali Boga i prosili Go, aby dał im wizję dla całego świata. Rzuciłem im wyzwanie nie tylko, aby trwali w dotychczasowej służbie, lecz także, aby poszerzyli swoje horyzonty i objęli swoim działaniem narody graniczące z Chinami, do których jeszcze nikt nie dotarł. Ze łzami w oczach śpiewałem pieśń, której nauczyłem się ze starej książki wydanej przez ruch Powrót do Jerozolimy. I może ominę tą y, pieśń. Gdy tak śpiewałem, wśród zebranych osób zauważyłem starszego mężczyznę, który był najwyraźniej poruszony. Płakał i nie mógł się opanować. Nie miałem pojęcia, kim był i pomyślałem sobie, że moje kazanie musiało być, rzeczywiście być pełne mocy, że spowodowało taką reakcję. Ten starszy brat z głową pokrytą siwymi włosami i białą brodą wolno szedł w moim kierunku. Gdy zbliżył się do mnie, spytał, czy może coś powiedzieć. W zgromadzeniu zapadła cisza. Czuło się ogromny szacunek dla tego człowieka. Nazywam się Simon Zao. Jestem sługą pana, powiedział. 48 lat temu moi współpracownicy i ja napisaliśmy słowa pieśni, którą właśnie śpiewałeś. Wszyscy moi współpracownicy zostali zamęczeni na śmierć ze względu na imię Jezusa. Byłem jednym z liderów ruchu Powrót do Jerozolimy, kontynuował. Maszerowaliśmy przez Chiny, głosząc Ewangelię w każdym mieście i w każdej wiosce, przez którą przechodziliśmy. W końcu, w roku 1948, po wielu trudnych przeżyciach, dotarliśmy do granicy miasta Kashgar w prowincji Xinjiang. Zatrzymaliśmy się tam na jakiś czas i obiegaliśmy się o wizy uprawniające nas do wejścia do Związku Radzieckiego. Byliśmy jednocześnie poddenerwowani i podekscytowani tym, co było przed nami. Nim nadeszła szansa, aby puścić Chiny, armia komunistyczna pod przywództwem Mao przejęła kontrolę nad Xinjiangiem. Zamknęli granice i wprowadzili rządy silnej ręki. Wszyscy przywódcy naszego ruchu zostali aresztowani. Pięciu z nas skazano na 45 lat więzienia i ciężkiej pracy. Wszyscy pozostali przywódcy zmarli w więzieniu wiele lat temu. Jestem jedyną osobą, która przeżyła. W roku 1988 zostałem zwolniony, pięć lat wcześniej niż zapowiadał wyrok. Z powodu wizji, aby zanieść Ewangelię z powrotem do Jerozolimy, spędziłem dla Pana 40 lat w więzieniu. Wszyscy byliśmy oszołomieni. Siedzieliśmy z otwartymi ustami. Łzy ciekły nam po policzkach i kapały na podłogę. Wujku, powiedziałem, czy powiesz nam więcej? Prosimy. Gdy pan powołał nas do realizacji tej wizji, kontynuował, byłem żonaty dokładnie od czterech miesięcy. Moja piękna żona właśnie odkryła, że jest w ciąży. Zostaliśmy oboje aresztowani i uwięzieni. Życie w więzieniu było trudne, i moja żona poroniła. Otarł łzy, zanim zaczął mówić dalej. W tym czasie, kontynuował, komuniści zabili wielu misjonarzy i nawróconych Chińczyków. W 1948 roku w pierwszych miesiącach mojego uwięzienia dwa razy z daleka przez żelazne kraty mojego okna widziałem moją żonę, później już jej nie zobaczyłem. Gdy wyszedłem na wolność, moja droga żona już od wielu lat nie żyła. Wszyscy głośno płakaliśmy, czułem, że stoimy w obecności Pana, na Ziemi Świętej. Czy po uwolnieniu z więzienia w 1998 ciągle miałeś w swoim sercu wizję powrotu do Jerozolimy? Zapytałem. Odpowiedział na moje pytanie, śpiewając. No i tu jest znów pieśń, piękna pieśń. Hmm. Tak spróbuję złapać jedno zdanie jako motto. Hmm. Misjonarze przed nami przelewali swoją krew i łzy dla nas. Pośpieszmy się, aby wypełnić obietnicę Boga. Co wieczór, powiedział drżącym głosem, przez 40 lat w obozie pracy stawałem twarzą na zachód w kierunku Jerozolimy i krzyczałem do Pana. O Boże, nigdy nie byłem w stanie dotrzeć pieszo do Jerozolimy. Nasza wizja zginęła. Ojcze niebieski, modlę się, abyś powołał nowe pokolenie chrześcijan w Chinach które zechce swoje życie poświęcić na to, by zanieść Ewangelię z powrotem do miejsca, skąd ona wyszła, do Jerozolimy. Wziąłem go za ręce. Wizja, którą dał Ci Bóg, nie jest pogrzebana, zapewniłem go. My będziemy kontynuować realizowanie tej wizji. I nie wiem na, na ile się orientujecie, ale właśnie Brad Jun i wielu innych chińskich chrześcijan, właśnie. Idą tą drogą, niosąc Ewangelię, i w kierunku Jerozolimy, czyli przez kraj islamu, przepraszam, buddyzmu, innych fałszywych religii, niosąc Ewangelię. To jest oddanie i posłuszeństwo Panu. Niesamowite. Myślę, że dotyka Waszego serca też. Przez Całą historię wielu chrześcijan zaniedbywało to polecenie pana Jezusa. Niekiedy koncentrowało się na swojej wydmuchanej, wydumanej świętości, szukając często nawet błędów innych i zapominając, że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona, zhańbiona szata tak jak mówi nam Pismo Święte. W pierwszym liście do Mateusza 1:11 czytamy o Ewangelii Chwały. To nie jest Ewangelia, której się trzeba wstydzić. To jest Ewangelia pełna Chwały, Dostojności, Powagi, Poświęcenia i Miłości. Ewangelia na 17 rozdział 21-23. do Znów modlitwa Pana Jezusa, w której wypowiada: prosi Ojca, aby byli jedno, modli się o. Swoich naśladowców, aby byli jedno, jak Ty we mnie, Ojcze, a ja w Tobie. To było pragnienie Pana Jezusa. Czujemy tę jedność? Dążymy do niej? Pragniemy jedno serce. Głosimy Ewangelię. Idziemy na różne sposoby. Wspieramy, pomagamy. Pan Jezus wytyczył nam kierunek. Chcemy być posłuszni. Jesteśmy jednym sercem. Myśląc o innych i przekazując Ewangelię, rozwijamy jednocześnie w sobie miłość tą najważniejszą, ponadczasową cechę. Nie da się jej za bardzo kształtować, siedząc sobie w fotelu wygodnie, myśląc o tym, jakby sobie jeszcze dogodzić, a może jeszcze oglądając program za programem. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 14 wiersz. Pan Jezus mówi o czasie końca, w którym my żyjemy, o apogeum, następuje finał, wszystko nabiera rozpędu, kolorów, świat zmierza do końca. I Pan Jezus mówi o tym okresie, i będzie Ewangelia zwiastowana wszystkim narodom. To jest serce Boga, to jest serce Jezusa. Czy to jest nasze serce? Żeby Ewangelia była zwiastowana każdemu, gdzie tylko mamy sposobność. Pan Jezus lubi nagradzać. To jest dobry ojciec. W, liście, w księdze Daniela 12,3 jest taki, taka wypowiedź od Boga. Ci, którzy wiodą wielu do sprawiedliwości, inaczej, zwiastują Ewangelię, będą świecić jak gwiazdy na niebie na wieki wieczne. To jest Boży Plan. Jeżeli mamy w sercu, to, co Bóg ma w sercu. Jeżeli pragniemy tego, czego pragnie Bóg, to Bóg ma dla nas rzeczy, które przekraczają nasze wyobrażenie. To jest tylko pewna symbolika. Rzeczywistość będzie o wiele bardziej kolorowa, niezwykła, przekraczająca nasze zrozumienie. Tak jak po prostu Paweł też o tym mówi. Przytrawmy to na nowo, odnówmy. Pozwólmy Bogu kształtować nas na Jego sposób, według Jego modelu. Też mam taką dobrą wiadomość, jeżeli Pan Bóg pozwoli, na 16 lipca, czyli od tej niedzieli za dwa tygodnie, chcemy znów wyjść na Pszczynę. Damian i Mariola, którzy tu byli, znaleźli ten termin możliwy. Teraz byliśmy tam w parku, troszkę z boczku, tym razem chcielibyśmy wyjść na rynek sam. Jeżeli Pan Bóg pokazuje Ci, że tam jest też Twoje miejsce, módl się o to, wspieraj jakkolwiek jak nic nie stoi ci na przeszkodzie, przyjdź, posłuchaj, e, stań, chociażby może nie będziesz brał udział aktywnie w rozmowach, ale kiedy staniesz i inni ludzie ośmieleni, że można stanąć i słuchać, nie jestem sam zainteresowany, przystaną i być może, że właśnie to będzie dla nich moment, kiedy, kiedy Pan będzie mógł do nich przemówić. Także módlmy się też o ten czas i zachęcam nas wszystkich do jakkolwiek, gdziekolwiek jesteśmy, bo... Mógł nastawiać w różnych sytuacjach, dało nam różne dary. Ja nie chcę tworzyć żadnego schematu. Bóg zna serce każdego z nas, ale to pragnienie, które jest na sercu Boga, powinniśmy wszyscy mieć. Jeżeli, jeżeli bijemy Jego tętnem, jeżeli chcemy rzeczywiście nie tylko mówić, albo nie tylko robić jakieś rzeczy zewnętrzne, albo tylko powierzchowne, to poddajmy się Bogu, a On będzie prowadził nas w zwycięstwie, pewnie nieraz przez trudne okoliczności. Jak to w życiu bywa, ale bez strachu, ale z pokojem w sercu. Bogu nie będzie chwała. Amen.